Gołuskach mieszka niezwykły pasjonat modelarstwa kolejowego Jan Bąk. Stworzenie makiety zajęło mu 4 lata. Wiele elementów wykonał własnoręcznie. Moja żona wpadła parę lat temu na pomysł, żeby kolejkę, która leżała na szafie od czasu mojej młodości, po prostu zrobić wnukom. Część tych na przykład domów jest, to są gotowe zestawy, ale to trzeba posklejać. Taki domek potrafi mieć z 300 elementów. Ale są też obiekty robione na przykład od początku do końca przeze mnie. Na przykład szklarnia jest zrobiona z okładek do płyt kompaktowych. Modelarz zapewnia, że jest lokalnym patriotą i stąd na makiecie znajdziemy takie miejscowości jak Dopiewo czy Gołuski. Pan Jan jest fanem Roba Stewarta, który również pasjonuje się modelarstwem. Rob ma makietę w swoim domu w Beverly Hills w pomieszczeniu 15 metrów i jest to makieta Nowego Jorku. Pasja rozpoczęła się od pożaru. Dostałem kolejkę na gwiazdkę, mój ojciec zrobił makietę i ta makieta stała pod choinką, naturalną, żywą choinką, z zapalonymi świeczkami, bo jeszcze wtedy lampek nie było. I się przez całe święta bawiliśmy z tatą wspaniale, aż nastąpiła katastrofa, bo choinka się spaliła, na szczęście cały dom się nie spalił, firany się spaliły, po prostu kompletna ruina. I to wszystko, co zostało, zostało zapakowane do walizki i tak przeleżało do dzisiejszych czasów. Pasją pana Jana jest modelarstwo, a ty jakie masz hobby? Chcesz o nim opowiedzieć? Zapraszamy do kontaktu.